Dobry wieczór. Jest godzina 17, 27 grudnia. Aż ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć święta, święta i po świętach. Wielu ludzi czekało cały rok na ten czas świąteczny. Doczekało się. Wielu ludzi przeżyło ten czas Jedni lepiej, drudzy gorzej. I minęły święta. Ja jak yy, gdzieś tam zaznaczyłem w przedostatnim chyba filmie, mówiłem o świętach, czy w ostatnim już nie pamiętam, yy, opowiadałem o tym, że nie obchodzę tych świąt, bo rzeczywiście ich nie obchodzę. Yy, natomiast obchodzę Szabat, obchodzę Nów obchodzę te Boże czasy, które Bóg zaznaczył i prosił, żeby, żebyśmy zachowywali te święta, właśnie te dni. To ja szabatów samych mam 52 plus 7 świąt biblijnych, 59 plus szabaty. O, naprawdę dużo mamy świąt. Bóg zadbał o to, żebyśmy mieli wiele świąt, żebyśmy świętowali, żebyśmy byli szczęśliwi. Jak się czuję? Kilka telefonów dzisiaj miałem, kilka rozmów. I to nie są krótkie rozmowy, to tak koło godziny każda rozmowa. Zawsze pada pytanie, no i jak się czujesz Zbyszku? No odpowiadam, odpowiadam jak zawsze, stosownie do y, stanu chorobowego, który, który mam. No źle się czuję, to nie jest fajne uczucie, y, jak jest się sparaliżowanym od pasa w dół. Ale nie narzekam, podkreślam to cały czas, nie narzekam. Bogu dziękuję za to, że nie mam odleżyń. Bogu dziękuję za to, że zacząłem jeść. Dzisiaj Wonka mi zrobiła obiad. To była kasza, soczewica z warzywami. Podstawą oczywiście są warzywa tutaj, brukselka, jakieś tam marchewki, kalafiary. Przedtem oczywiście jeszcze była porcja surowych warzyw, które zjadłem. Mam tyle powodów do wdzięczności i do tego, żeby Boga chwalić i dziękować, że nie będę narzekał. Nie będę narzekał. Będę chwalił Boga i dziękował mu za to. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać? Wiecie co? Chciałem zrobić dzisiaj pewien eksperyment. Chciałem z Wami otworzyć Biblię na 11 rozdziale Księgi Izajasza, którego nie znam. I mówię prawdę. Nie znam 11 rozdziału Księgi Izajasza. Kiedyś czytałem pewnie, bo to wiecie co? Jak człowiek tyle lat czyta Biblię, to gdzieś tam. Gdzieś to przez oczy przeleciało, ale chciałem z wami zrobić takie studium y, takie na, na żywo na gorąco zupełnie, żebyśmy mogli zobaczyć y, jak to u mnie się dzieje, jak, jak to u mnie wygląda, jakie miejsce ma takie takie studium, gdzie ten jedenasty rozdział Izajasza padł Wymieniony przez kogoś, kto mi napisał w komentarzach na Facebooku, pod, chyba pod ostatnim moim filmem. Masa komentarzy tam była. I Rysiu, no, taki zarzut mi wysnuł, że wobec mnie, że ja coś krzywo tłumaczę, krzywo widzę pewne rzeczy, dlatego że. Jego, jego zdaniem, czy, czy zdaniem Kościoła, bo on mówi my. Ja zadałem mu pytanie, czy my to jesteś Ty i Twoja żona, czy my to kto, kto my. Bo my tłumaczymy to tak, bo my widzimy to tak. Nie wiem, nie, nie dostałem odpowiedzi, kto my. W każdym razie y, zarzut taki, że y, Krzywa rozumiem, 65 rozdział Izajasza, szczególnie ten fragment od 20, 20 wiersz. Y, 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 Dałem odpowiedź tam Ryszardowi. Właściwie Zbyszkowi dałem odpowiedź, bo on, on dopytywał mnie, jak ja to widzę. I, i Ryszard zadał pytanie o jedenasty rozdział Izajasza. A ja tego rozdziału nie znam. Nie zajmowałem się nim i dlatego chciałem dzisiaj, żebyśmy zajrzeli. Do, tej, do tego jedenastego rozdziału jest Tak przestudiowali, zrobili takie studium krótkie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak czytam Biblię? Ja, który yy, cały czas podkreślam, nie mam żadnego wykształcenia teologicznego, biblijnego, językowego. Ja jestem zwyczajnym człowiekiem, takim, jakich jest mnóstwo. Mnóstwo jest takich ludzi, którzy po prostu czytają Słowo Boże, bo kiedyś trafiło im do, do ich rąk. Coś przeczytali, trafiło im to do serca. Więc zwyczajni ludzie, do których Słowo Boże jest adresowane, bo jest adresowane również do specjalistów, do, do badaczy, do, do ludzi, którzy chcą poznać głębię Słowa Bożego, e, czytają kontekst, czytają... E, wiecie co, te elementy takie słowotwórcze, badają pochodzenie Słowa, trzon tego słowa, co ono oznacza i tak dalej. I tam rzeczywiście można odkryć niesamowite rzeczy. To jest coś, co będziemy badali przez całą wieczność. Ta jedna księga, która ma u mnie ma stronie, bo powiem ile u mnie, ma 1350. To jest przekład współcześniony gdański, nowy warszawski ma 1300, 1350. No, bardzo podobnie. I jak... Jak można studiować Biblię, nie mając przygotowania takiego właśnie teologicznego, biblijnego? Czy można studiować, czy, czy ważne jest powiedzenie takie, że Ty musisz iść do specjalistów, oni Ci to wyłożą? Ja twierdzę, że nie. Słowo Boże jest napisane tak, żeby dotarło do każdego człowieka na jego poziomie, bo wykładowcą Słowa Bożego jest autor Słowa Bożego, czyli Bóg. Bóg, który natchnął pisarzy Biblii, potem natchnął ludzi, którzy skompilowali to, zebrali to do kupy w formie takiej jednej księgi w dzisiejszych czasach, bo kiedyś to były zwoje rozmaite. Ja wierzę w to, że Bóg zadbał o to, żeby w takiej postaci Biblia do nas dotarła i jest wystarczającą ilością wiedzy tutaj. W niej jest zawarta wystarczająca ilość wiedzy, żeby znaleźć zbawienie i Pocieszenie, i radość, i, i naukę, jak żyć, jak, yy, jak się odnaleźć w tym świecie, jak się odnaleźć w bardzo trudnych sytuacjach, w radosnych sytuacjach. To jest coś pięknego. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy do tego zajrzeli, ale najpierw 65. rozdziału Izajasza przeczytam wiersz 20, bo ktoś mi zarzucił, że. Yy, bo to była kwestia, czy to jest na nowej ziemi. Bo to jest taki nawet przed 17 wierszem, jest takie, taki podtytuł jakiś, dodany oczywiście. Zapowiedź Nowego Nieba i Nowej Ziemi. To jest w przekładzie warszawskim, bo w przekładzie gdańskim nie ma tych takich podtytułów chyba. Zaraz zobaczymy, czy, czy jest, ale chyba nie ma tego. Izaja 65, już patrzę, 65. Nie, tu są rozdziały, ale nie ma takich, no, tych, takich nagłówków. 65, nie ma tutaj, 17, nic nie ma, jest po prostu ciąg, pewien ciąg myślowy. Dobra, i teraz chciałbym, żebyśmy, że przeczytam najpierw przekładu y, warszawskiego, a potem y, użyję przekładu Biblii Gdańskiej, dlatego że tłumacze Biblii Warszawskiej w wielu miejscach takie knoty porobili, że y, wiecie co... Jeżeli czytam to i kompletnie nie rozumiem o co chodzi, i z kontekstu nie łapię o co chodzi w tym tłumaczeniu, to znaczy, że ktoś, kto to tłumaczył, nie wiedział co tłumaczy, nie wiedział o co chodzi. No i przeczytam Wam ten 20 rozdział, 21, ale przeczytam od 17, żeby był taki troszkę szerszy kontekst. I Bóg mówi przez Izajasza, mówi do Izraela, do swojego ludu. W tamtym czasie, za czasów Izajasza, to było kiedy. Już wam mówię. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Czyli Bóg mówi do Izraelitów i do Judejczyków do Judy i do Jerozalemu. Czyli do, do Judejczyków, nie do Izraela. To już był wtedy podział na państwo judzkie i i Izrael, czyli tam ci, co poszli za Jeroboamem, i ci, co poszli za Rehabeamem synem Salomona, nastąpił rozdział wtedy, podzielony był. Izrael został podzielony. Doszło do rozpadu państwa izraelskiego. Czyli do tamtych czasów, do tamtych ludów jest napisane to, jest to słowo, ale ponieważ znalazło się tutaj, w, w naszej dyspozycji, to znaczy, że jest napisane dla nas. I my, Biblię studiując, chcemy zawsze ją odnieść do naszego życia. Chcemy zapytać Panie, co ty chcesz mi powiedzieć? Co ja z tego mogę mieć? Jaką wartość to słowo będzie miało dla mnie? No i przeczytamy od 17 wiersza. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Czy to jest trudne do zrozumienia? Bóg mówi: stworzę nowe niebo i nową ziemię. Czy jest już nowe niebo i nowa ziemia? Nie, ja nie widzę. Wszystko stare jest po staremu. Więc to, jest, więc to co tutaj będzie napisane, to, to będzie napisane o nowym, o nowej ziemi i nowym niebie. To w ogóle, wszystko, ta, ta cała dyskusja się rozgorzała po tym, jak wkleiłem pewien piękny, bajkowy dom, domek i napisałem, że. Ja na Nowej Ziemi sobie pobuduję tego rodzaju tak, tego rodzaju domek. Bo ja lubię takie. Po prostu lubię taką architekturę, lubię te bajkowe klimaty takie. I napisałem, że sobie pobuduję. No i oczywiście jest dyskusja rozgorzała znawcy teologii. No przecież my już nie będziemy budować tam materiałów budowlanych nie będzie, hurtowni nie będzie. No to odjazd kompletny. Ktoś, kto w ten sposób czyta mój wpis, to jest to człowiek, który kompletnie mnie nie rozumie ich. Ja nie wiem, czym on żyje. Jakimi wartościami taki człowiek żyje, no ale to jest jego życie. Okej. Okay. Ja sobie na nowej ziemi pobuduję taki domek i poduszkowiec. To jest moje marzenie: zbuduję sobie poduszkowiec. Z silnikiem, może elektrycznym się uda, żeby był cichutki. Czyli nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Na pewno jest to mowa o, nowym, o nowej ziemi i nowym niebie. Osiemnasty wiersz. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Jejko jaka obietnica! A raczej będą się radować. Tu że nie, nie przyjdą one na myśl nikomu, te, te dawne rzeczy. Na myśl nikomu nie przyjdą. Dlaczego? Bóg mówi: A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Po wszystkie czasy. Co to znaczy? Na zawsze. Ja to czytam w ten sposób na zawsze. Będziemy się cieszyć i weselić na zawsze z tego co Bóg stworzy. Jejku, jaka piękna obietnica. Boże, jak ja za to Ci dziękuję. I 19 wiersz. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Bóg to mówi. Będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. Jak Bóg dzisiaj patrzy na nieszczęścia na ziemi, patrzy na te dzieci głode, głodne, patrzy na te dzieci, które są handlowane na części zamienne, do prostytucji, na chłopców, którym dano, daje się broń i, oni, i, i są wypychani na wojny gdzieś tam w Afryce. Jejku, I Bóg to wszystko, to wszystko musi znieść, udźwignąć to musi. Ja widzę tylko to, co tutaj jest dookoła mnie. Ja widzę wojnę na Ukrainie, a Bóg widzi wszystkie nieszczęścia naraz w jednym czasie. I On mówi, i będę się radował z Jeruzalemu, i weselił z mojego ludu. Czyli ci ludzie, którzy usłuchali Jego głosu, uwierzyli Jego obietnicom, którzy przyjęli dar zbawienia, darmowy podarunek, którzy zrozumieli, na czym polega wielki bój że wielki ból polega na tym, że Bóg chce przywrócić wieczną sprawiedliwość, żeby wszyscy stosowali się do Jego praw, bo Jego prawa są najlepsze, jedyne. A ludzie dzisiaj dyskutują. Niedziela, zamiast szabatu, figury, bogi, Paczamama, czy jakieś inne. Świat wariował. Ale świat nie słucha i dlatego ten świat zginie. Zniknie, w ogóle zniknie, już nic nie będzie z tego. I Bóg mówi i będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. O co tu chodzi? O Żydów literalnych? Nie. Z Jeruzalemu, z mojego ludu, czyli z tych, którzy wybrali mnie za Boga swojego, którzy usłuchali mojego głosu, tak jak ono jest napisane. Lecz. Yy, Przeczytam, to jest szósty bodajże rodzio pierwszej Mojżeszowej, czekajcie. Pierwsza Mojżeszowa. Potok, gdzie jest potok? Już patrzymy. Patrzymy, tak. Tak, szósty rodzio to będzie. Zepsucie rodzaju ludzkiego. O, ósmy wiersz, 6.8. Bo tu w siódmym jest napisane, i rzekł pan, zgładzę. Wcześniej, szósty. Żałował pan, że uczynił człowieka na ziemi, i bolał nad tym w sercu swoim. Żal Bogu ściskał serce tak strasznie, on tak żałował. Tak bolał, że ludzie są tak nieposłuszni, tak niesforni. I rzekł pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Od, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia aż do płazów i ptastwa niebies, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Oczywiście moi starzy czepialscy przyczepią się do mnie, bo ja tutaj od razu powiem, że to nie Bóg zniszczył. Tu jest napisane, że i rzekł Pan zgładzę człowieka. Bóg przyjmuje odpowiedzialność za śmierć tych ludzi na siebie i mówi, ja zgładzę człowieka. To nie Bóg zgładził człowieka. Bóg jest źródłem i dawcą życia, ale skoro... Człowiek wybrał diabła za Boga i wybrali sobie takiego Boga, to Bóg tak mówi: zgładzę człowieka. To szatan doprowadził, ja w to wierzę, że szatan doprowadził do potopu, do zniszczenia. Dowiemy się kiedyś, jak to fizycznie przebiegało. E, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Bóg mówi: boli mnie, że, że uczyniłem. Ósmy, I zaraz ósmy wiersz, do Niego zmierzam. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Ale Noe znalazł łaskę w oczach pana. I teraz co tutaj pisze? Jak ludzie to czytają? Bóg przepatruje ziemię i mówi o Noe, Noe, znalazł łaskę w moich oczach. Tak, ja na niego będę patrzył przychylnym wzrokiem. Nie. To Noe wypatrywał cały czas w gwiazdy i zadawał pytanie, Boże, dlaczego ten świat jest tak zły, tak straszny. Boże mój, co się dzieje? A Bóg wtedy mówi. Do niego, Noe, chodź, uratujemy jak najwięcej ludzi. Chodź, ja ci dam plany statku, będziesz budował statek. Noe znalazł Boga łaskawego. On odkrył, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest kochającym ojcem, źródłem i dawcą życia, że jest ratunkiem dla nas. I wtedy Noe powiedział: tak, panie, tak, tak, mów jak będę budował. I 120 lat budował z całą rodziną, z całą ekipą. Nie wiem, ile tam ich było, dużo tych ludzi było. Noe znalazł łaskę. Lud, kto to jest Jeruzalem? Kto to jest lud Boży? To są ci, co wypatrują cały czas. Boże, to jest niemożliwe, żebyś Ty był zły i okrutny. Boże, tak, to, to prawda, że tak pisze, ale to jest niemożliwe, żebyś taki był. Boże mój, musi być inaczej. Wtedy Bóg mówi, szukaj, szukaj, idź tą drogą. On tak do mnie mówił cały czas. Szukaj, a ja Ci pokażę. I pokazuje mi tu, tu, tu. Zobaczcie te moje filmy wcześniejsze o... Jerychu. O, no, tam jest wiele filmów. Te wcześniejsze odcinki, gdzie ja opowiadam Biblię Starego Testamentu. Jakiego znalazłem Boga? Jak znalazłem łaskę w oczach Pana? Jaki Bóg jest dobry i kochający? Czyli to, co pisze w XIX wierszu Izajasza, wr wróciliśmy, 65-19. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi, to Bóg tęski najbardziej, żeby już w końcu się pojawił, został tylko Jego lud, żeby nie, żeby nie musiał już patrzeć na tą krzywdę, na cierpienie tych wszystkich głupich ludzi, którzy dali się zwieść, którzy nie uwierzyli Jego słowu, nie uchwycili się Jego obietnic. Oni zginą, bo Bóg nie może do, do, do nieba wziąć na siłę ludzi, którzy nie chcą usłyszeć Jego głosu. Nie może tego zrobić. No zabierz pijakowi wódkę to rzucić się do gardła. Bo ty chcesz tylko uszczęśliwić. Zabierz nikotyniście fajki. I powiedz, już nie będziesz palił, już, już nie będziesz palił. Nie. On rzucić się do gardła. Bóg nie może wsadzić człowieka do nieba, szatan wypadł z nieba. Dlaczego? Bo już tam nie miał nic do znalezienia. Dlatego wypadł z nieba. Ale biada ziemi i morzu. Dlaczego? Bo tu go słuchają, tutaj go uznają za Boga tu się do Niego modlą, Duchu Święty przyjdź i kto przychodzi? jak Jezus uczył, jak mamy się modlić? Ojcze mój, który jesteś w niebie a to wszystko przez Jezusa, Pana mojego Panie, niech tak się stanie a ludzie się modlą, Duchu przyjdź przychodzi Duch przychodzi Duch, Ellen White pisała o tym, że będzie wywoływany Duch i przyjdzie ale nie Święty i to będzie katastrofa dla ludzi, którzy mają się za wierzących i zostaną napełnieni duchem nieświętym i będą się działy przez ich ręce wielkie cuda, wielkie, aby o ile można zwieści wybranych, ale to nie będą, Boże, cuda, to będą fałszywe cuda, dlatego mamy się mieć na baczności. No i teraz dwudziesty wiersz. Czujecie, jak ja czytam Biblię? Dzielę się z wami tym jak ja czytam słowo, bo ono musi zostać ubrane w ciało, w życie. I Bóg napisał to tak przez tych ludzi, żeby to trafiło do mojego serca, żebym ja mógł to zrozumieć. I jak to rozumiem, to mówię, Boże, tak, Boże, tak. Teraz jest takie modne, to jak to się pokazuje, jak nie wiem, wiecie co, to tak. serduszko. Boże, to tak właśnie. Trafiłeś prosto w moje serce, Panie. No i teraz patrzcie, dwudziesty wiersz. Czyli my wiemy już, że tu jest mowa cały czas o czasie w przyszłości, kiedy już nie będzie grzechu. No i tutaj oni mi udowadniają, Zbyszek i Lyszard, udowadniają mi, że ja się mylę, że błądzę, że mam się przyznać do błędu. Nie bracia moi, jeśli jesteście moimi braćmi, ja was traktuję jak braci. Wy mnie jak odstępcę, pewnie, no ale to już jest wasza rzecz. Nie wiem, chyba że mnie traktujecie jak braci, to napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem, że mnie traktujecie jak braci, albo w komentarzu na Facebooku, gdzie umieszczę ten film. Dwudziesty wiersz. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. No i oni stąd wyciągają wniosek jaki. Dziecko nie będzie żyło kilka dni. Do stu lat dożyje. Ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Bo wszyscy dożyją swojego wieku, więc o czym tu jest mowa? O tym, że to, to jest mowa o czasie, kiedy jeszcze będą umierali ludzie. Dzieci będą umierały tylko w stu latach. Albo starzec będzie umierał, jak dożyje swojego wieku. Nie, to jest. Ja tak nie czytam. Jak ja czytam, nie będzie tam już niemowlęcia, tak jak tu na Ziemi, dzisiaj mamy, które by żyło tylko kilka dni. Nie będzie takiego, bo tam wszystkie dzieci będą żyły zawsze. Te dzieci, które z matczych staną, maleńkie, które umarły, te dzieci, być może te, wiecie co, wyskrobane, przepraszam za to określenie okropne te zabite dzieci na skutek aborcji będą rosły. I rosły, dożyją do pełni wieku Chrystusowego. I będą żyły zawsze, bo do dzieci należy Królestwo Niebios. Czyli nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni. Ani starca, który by nie dożył swojego wieku, bo tutaj starcy dożywają swojego wieku, tak? Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. Gdzie umrze jako stuletni? Jeżeli tutaj ja umrę jako stuletni. Tam za młodzieńca będę uchodził. Czy to jest trudne do zrozumienia? Zobaczcie. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni? Nie tam, bo tam śmierci już nie będzie. No czytajmy, tak jak jest napisane: nowe niebo i nowa ziemia. Już nie będzie śmierci, już nic nie będzie. Nie będzie się wspominało chorób, nieszczęść żadnych. Nie będzie słowa skargi. Będzie życie wieczne. Więc. Nie, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, tu. Jeśli umarłeś tutaj jako stuletni, tam, po zmartwychwstaniu, będziesz brykał jak sarenka, jak koziołek, jak baranek na łące. Czujecie Izajasza? Czujecie przekaz, który Bóg przekazuje nam? Czujecie to? Bo ja to czuję. Tu nie ma mowy o tym, że tam będą umierali ludzie. Nie. To ludzie, którzy nie mogą zrozumieć, mają oczy, patrzą i nie widzą. Mają uszy, słuchają to, co mówię, i nie słyszą. Będę miał wiele komentarzy do ludzi, od ludzi, którzy mają oczy i nie widzą, mają uszy i nie słyszą. Dlaczego? Bo zatwardzili serce, bo nie chcą otworzyć serca. A Bóg wyraźnie mówi, tam nie będzie już niemowlęcia, które by nie dożyło swojego wieku. Które, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Tam już nie będzie takiego czegoś. Bo za młodzieńca będzie uchodził ten, kto umrze jako stuletni tutaj. No bo to są ludzie, którzy umrą jako stuletni. Są tacy, co umro, umarli tutaj jako 800 letni, 600 -letni. Za młodzieńca będzie uchodził. No i końcówka tego wiersza. A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie do, do, dotknięty klątwą. A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Moja żona y, używa takiego sformułowania, mówi: "Zbyszek, to jest retoryka żydowska, musisz zrozumieć żydowską retorykę". Ale to tłumaczenie jest beznadziejne i dlatego y, posłużę się Biblią Nową Gdańską, współczesną Gdańską 65:20. Przepraszam za czkawkę. Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni. I teraz, bo dziecko umrze jako stuletni. Bo dziecko umrze jako stuletni. Ktoś, kto to tłumaczył, to nie wie, co mówi. Ale grzesznik, i teraz, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, będzie przeklęty. Czyli tam, w tamtym miejscu, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, będzie przeklęty. Tam nie będzie takiego pojęcia jak grzesznik, stary grzesznik czy jakikolwiek. Tam takiego pojęcia w ogóle nie będzie, bo tam będzie wszystko czyste, święte. I to jest dwudziesty wiersz 65 rozdziału Izajasza. No dalej jest 21. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony, coś pięknego. Bo mi oczywiście powiedzieli tam pod, pod moim postem, że, yy, że jestem nienormalny, bo, bo myślę, że będziemy budow budowali domy. No przecież tu pisze, gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Nikt nie przyjdzie mi zabrać mojego domu, czy podpalić mnie. Gdy zasadzą winnicę, jak zasadę ogród, winnice, gdzie winogron będzie, wiecie co, pyszne, słodkie winogrona, które mają w sobie skarb. Nie psuj wina, Biblia mówi. Co to znaczy nie psuj wina? Nie fermentuj go. Nie fermentuj, nie, nie dopuść do tego, żeby się zepsuło. Co to jest fermentacja alkoholowa? No Dajcie dziecku wina, soku z winogron, to jest wino, i dajcie dziecku zepsutego wina, czyli z alkohol, alkoholowego wina sfermentowanego, które wybierze. Wypluje, da, język umoczy w tym winie zepsutym, alkoholowym, i wypluje to z obrzydzeniem. Dlaczego? Bo dzieci są prawdziwe, a my jesteśmy zakłamani. Weźcie palacza i y, y, dajcie mu papierosa, żeby się sztachnął. Papierosa z najwyższej półki, larki, malboro. I mówię, jakie pyszne. Jakie pyszne, albo w cegarach owańskich. Kłęby dymu są, nawet się nie zaciągają, bo uduszą się. Dajcie dziecku papierosa. To dziecko wam powie, czy to jest dobre. Dajcie wina zepsutego. Nie psuj wina. Czyli gdy zasadzą winnicy nie będą z tego robili alkoholu, wina, takiego, które przewraca w bańce. Nie. Wino to jest wino. Zepsute wino to jest zepsute wino. Czyste wino, czysta nauka. Zepsute wino, sfermentowane wino to jest zła, fałszywa nauka. Jest Jacek ja Jarek Jarosz, piękny yy, mój kolega, z, który podróżuje w tej chwili po Europie. Jest kierowcą tam ciężarówki i tak idzie od punktu do punktu. Przysłał mi filmik na temat wina i mówi, że ja się nie zgadzam z nim, z Jarkiem. A ja się całkowicie zgadzam. Doskonały, spróbuję wstawić tu link, doskonały wykład na temat wina. Dla mnie rewelacja, rewelacja. Facet wydobył wszystko to, co najlepsze. I wycisnął te grona, że popłynął czysty sok z winogron, czysty, niespermentowany, niezepsuty. Piękna nauka popłynęła. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Tam tak będzie, to jest dla nas wszystko. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. Co to znaczy? I tak pod topór? Nie. Wiek drzewa, drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego owocy nie więdnie, drzewo, które będzie żyło zawsze i my będziemy żyli zawsze. Coś pięknego, jaki obraz. Nikt nie będzie grabił, nikt nie będzie Napadał, tak jak dzisiaj napadają, jeden kraj napada na drugi kraj, żeby zagrabić to, co posadzili, to, co wyprodukowali. Wow! I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Co zapracowały ich ręce, to będą spożywać. Oczywiście u mnie będzie tyle brzoskwiń, tyle winogron, że zapraszam, zapraszam was wszystkich do mnie, do mojej winnicy. I możecie brać, częstować się do To będzie nie do przejedzenia wszystko. Nie robię tego dla siebie tylko. Ale tutaj jest mowa o tym, że nikt nie będzie zagrabiał, nikt nie będzie rabował. 23. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. Bóg używa tutaj obrazu z naszego życia. No bo mówią niektórzy, no przecież tam dzieci nie będzie, tam za mąż nie będą wychodzić i żenić się nie będą, będą jako aniołowie w niebie. A co ty wiesz o aniołach w niebie? Co ty wiesz? Co ty wiesz o dzieciach? Przecież rodzenie dzieci, powoływanie dzieci do życia to jest Boży Patent. Bóg dał nam coś tak pięknego, że możemy rodzić dzieci, powoływać do życia. Tu jest mowa o, o tym, co najlepsze. A tu kłócą się ze mną ludzie, wiecie co, ludzie wypaczonego umysłu, naprawdę, bo chcą mi udowodnić, że ja się mylę, że ja gdzieś w błędzie jestem. W jakim błędzie? Jak mówię o tym, o dobroci Boga i o Jego miłości, o przeznaczeniu, które ma dla nas, żebyśmy byli najszczęśliwsi, przeszczęśliwi we wszechświecie, i on będzie przeszczęśliwi. Przeszczęśliwy, bo nie będzie głosu skargi, głosu płaczu. Bóg będzie przeszczęśliwy, patrząc na nas. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Po co ma kły? Ktoś zadał pytanie. Żeby brukiew rozrywać. Wiecie, jaka twarda jest brukiew? No, już tak odpowiadam tym ludziom z tym z wypaczonym umysłem. Może dotrze to coś. Wiecie, to tak czasami trzeba tak zrobić, żeby dotarło. Yy, a wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. O czym my mówimy? O czym mówimy? Coś tak pięknego Bóg przygotował dla nas. Dobra, o, zrobiło się. Mieliśmy jeden wiersz 20, a zrobiliśmy pół rozdziału. Pół rozdziału dokładnie, od 17 do końca. 65. Dobra. I teraz jeszcze Wam chcę, ale tu już macie też próbkę i, i namiastkę tego, jak ja studiuję Biblię, jak ja ją czytam, żeby czytać ze zrozumieniem, żeby odczytać to, co Bóg chce mi dać. Co Bóg chce mi dać? Bóg chce mi dać poczucie spełnienia, szczęścia. Chcę, żebym czytając to, za każdym razem, żeby z mojej piersi się wyrywało, Boże, Boże, jakie to piękne, Boże. To jest naprawdę piękne. Bóg jest piękny, kochany, jest cudowny. On operuje teraz w tej przestrzeni tragicznej, bo on jest uwikłany w nasz grzech. I dlatego, jeżeli znajdziecie takiego Boga, tego pięknego Boga, mówcie do ludzi o tym. Dzielcie się, zakładajcie zbory, grupy domowe, małe zbory. Wiecie co, spotykajcie się, przysłowie. Razem studiujcie, razem badajcie. Według tego schematu możecie, który ja wam w tej chwili podaję, możecie inaczej. To nie ma znaczenia. Jak? Badajcie ze szczerym, otwartym sercem, żeby szukać prawdy i słowa pocieszenia. Wszystko znajdziecie. Jedenasty rozdział. Nie wiem, o czym tu jest mowa. Rysiu, chcę zobaczyć, do czego ty mnie zapraszasz, bo ty coś znalazłeś tutaj, co, yy, gdzie ja miałbym się przyznać do jakiejś mojej winy. Naprawdę nie wiem, do jakiej winy. Nie mogę tego pojąć. Padł tam zarzut jakiś dla mnie kompletnie odjechany. Ja nie wiem, o czym mowa jest. Do jakiej winy mam się przyznać? Jedenasty rozdział Księgi Izajasza czytam z warszawskiej Biblii. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy. Duch poznania i bojaźni pana i będzie miał upodobanie w bojaźni pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Wiecie co? No coś pięknego. No, czytam to normalnie, teraz już wiem, o czym tu jest mowa. Przypomniało mi się to. To jest mowa o Jezusie. Nie tylko o Jezusie, to jest też mowa o nas. O każdym z nas. No ale jedziemy dalej. Ja najpierw przeczytam cały ten jedenasty, żebyśmy mogli mieć jakieś rozeznanie, a potem spróbujemy to przeanalizować. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder. A prawda, że mien Rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem. A mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad, jaro, nad jamą żmii a do nory węża wyciągnie dziecię swą rączkę. Bardzo podobne do, do tamtych tekstów, co czytaliśmy, zobaczcie. Nie będą krzywdzić, ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne, i stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu i z patros i Etiopii i Elamu, i Sinearu i z Hamatu, i z Wysp na morzu, i wywiesi narodom sztandar, zabierze wygnańców z Izraela i rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I polecą na zachód, na zbocza filistyńskie. Razem będą łupić synów wschodu. Na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego, żerem... Żarem swojego tchnienia i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni. takiż w sandałach będzie się, ją będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Wow! Wow! Wiecie, co muszę 12.1 i może jeszcze dwa przeczytać. Muszę, bo to jest, ktoś wyrwał to, a to jest dalszy ciąg. I powiesz w owym dniu, bo to jest cały czas mowa o owym dniu, jakimś, o owym dniu. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością, ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu Dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzie dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej Ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraelski. Wow, wiecie co? No, nie może być jedenasty sam, musi być z dwunastym. Bo trzynasty to już jest wypowiedź o Babilonie. Możemy to odciąć sobie. O czym tu jest mowa? Wiecie co? Od razu zobaczyłem, natychmiast zobaczyłem. Tu są elementy z nowej ziemi. Nie, niemowlę bawić się będzie nad jamą żmi. Niedźwiedzica będzie się pasła razem z krową. Lew będzie karmił się słomą, jak wół. Skąd to znamy? No stamtąd. Fajnie, że tamten rozdział przeczytaliśmy najpierw. Czyli tu mamy elementy z tego, co jest na nowej ziemi. Z tego, co jest już po, po historii grzechu. Ale tutaj ten grzech jeszcze jest. Tutaj jeszcze ten grzech jest, bo go bardzo wyraźnie widać. I w stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego. Co to jest korzeń Isajego? Pamiętacie, pokazywałem wam, ten obrazek. Jeszcze raz, raz Wam pokażę go. Czekajcie. Ten obraz, który tutaj jest na ścianie. Nie jestem w stanie go przybliżyć może tak. To jest, to jest pień Isajego To jest właśnie to jest winna latorość. To jest winna latorość, to jest yy, krzew winny. Jezus mówi ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. 11.1. wracam. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Kto to był Isaj? Dawid. Ojciec Dawida. Wiecie, co to jest wskazanie na Chrystusa? Pojawił się Jezus wyczekiwany przez 4000 tysiące lat ziemia, cała ziemia wyczekiwała, aniołowie wyczekiwali, że narodzi się ktoś się narodzi kto to jest? to jest Jezus my jesteśmy wszczepieni w krzew winny muszę zajrzeć do Ewangelii Jana czekajcie bo to musimy to zobaczyć Ewangelia Jana to jest bodajże, nie wiem, dziewiąty, dziesiąty rozdział że wam mówię nie Jedenasty, nie. Dwunasty. Piętnasty. Piętnasty rozdział Ewangeliana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Prawdziwy krzew winny. To, co Wam pokazywałem na tym obrazku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A, z, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Widzicie? Jezus jest Synem Bożym. I przez Jezusa wszystko powstało, co powstało. Dla Jezusa wszystko powstało, co powstało. Ojciec przez Jezusa wszystko to zrobił. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, co to jest latorość, jak jest. Jak jest ten, ten krzew. Nie? Wyrasta gdzieś tam z ziemi, wyrasta z ziemi. Ten, to odwrotnie. Grubszym do, do dołu dajemy. I tutaj co roku z tego krzewu wyrastają latorośle, czyli takie jednoroczne roślinki. I na nich pojawiają się liście i pojawiają się pąki. Pąki i liście. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu odcina. Są latorośle, które, na których nie ma owocowania. Ojciec odcina. Ogrodnik odcina. A każdą, mm, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfity owoc. Czyli jak z tej latorośli zaczynają pojawiać się te, te grona. To na trzy oczka trzeba obciąć ją. Dlaczego? Bo tam pojawi się za dużo liści, za dużo tego wszystkiego, i krzew winny będzie pompował soki w, cały ten, w całą tą latorość, długa, która potrafi mieć kilka metrów. A my chcemy mieć krótkie latorośle, ale pełne owoców. I teraz Jezus tak mówi: oczyszcza, aby wydawała oprzydliwy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem trwajcie we mnie, a ja w was jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu jeśli nie trwa w krzewie winnym tak i wy jeżeli we mnie trwać nie będziecie ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami kto trwa we mnie, a ja w nim ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie no i tak dalej, i tak dalej a jeszcze jedno, kto nie trwa we mnie ten zostaje wyrzucony precz jak zesła latorość takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czyli my jesteśmy powołani do życia, do życia i do owocowania w życiu. Jak to zrobić? To Bóg to robi. Bóg jest tym, który to robi. Pojawia się pączek i Bóg mówi: o, zadbamy o to. Zbyszek kiedyś sięgnął po Biblię, mając 15 lat, i Bóg mówi: o, o, sięgnął do Słowa, wrzucimy mu ziarenko do serca. I ziarenko wpadło. Ja musiałem jeszcze wiele lat, 15 lat, zanim się ochrzciłem, zanim oddałem serce Jezusowi. 10 lat minęło od tej mojej piętnastki. Ochrzciłem się w kościele katolickim jako dorosły. Polano mnie wodą, tam przyjąłem komunię, bierzmowanie. W takim jednym pakiecie wszystko naraz dostałem. Ale nie miałem spokoju. Bóg mówi, to, to nie tak, to nie tak. I tam przycinał tą latość, przycinał, aż doprowadził mnie do takiego momentu, kiedy ja zrozumiałem, kiedy Jezus do mnie przyszedł, zapukał do mojego serca, pokazał mi siebie, objawił mi siebie i powiedział, chodź, Zbyszek, chodź, idź za mną, no i ja wtedy poszedłem za nim. I tak jest z każdym z was, każdy z was to ma. Ten moment zainteresowania Bożym Słowem, to jest ziarno siewne, jak wpada, jeżeli tego nie zadepczecie, nie zadepczecie, bo was ludzie będą wyśmiewali, nie zadepczecie, bo gdzieś trudności, diabeł wam sprawi trudności i, i powiedz, czym ty się zajmujesz, tam ty życiem się musisz zająć. Chłopie, tutaj kryzys idzie, ty musisz zdobywać środki, a nie tam Biblię czytać. A Bóg mówi: Nie, ja ci wszystko zabezpieczę. Szukajcie najpierw królestwa, może. Wszystko ci będzie dodane, szukaj królestwa. No i ktoś, kto czyta Biblię i takie znania czyta, wyczytuje, zaczyna wierzyć w to. Jak wierzy w to, wchodzi w to. Zaczyna owocować i jeden wydaje 30-krotny, drugi 60-krotny, jeszcze jeden 100-krotny owoc. Tak to działa. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni, wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych. I według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to jest właśnie to jest ten pień Isaego, To jest ten krzew winny, to jest ten, ten najważniejszy, na którym spoczął Duch Pana. Bóg mówi, oto Syn mój, w którym mam upodobanie. Przeczytajcie przy chrzcie, jaki głos się odezwał w niebie, z nieba. Duch mądrości i rozumu. Faryzeusze zadawali pytania. Skąd on? Żadnej szkoły nie kończył. Skąd on to wie? Skąd on to ma? Mało tego powiem wam. To nie jest tylko o Jezusie. To jest o każdym z was. O każdym z was. Na kim spoczął duch Pana? Duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. To jest o Jezusie mowa, ale Jezus mówi: wchodźcie w moje ślady, naśladujcie mnie, idźcie za mną, pójdź za mną. Widzicie to? Tutaj są te dwa elementy. Jezus jako pier pierwowzór, pierwociny. Jak ten pierwszy we wszystkim, i potem każdy następny, kto za nim idzie. Yy, będzie sprawiedliwie. Yy, zaraz. Yy -y, czwarty wiersz. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem warg zabije bezbożnika. Wiecie co? W momencie, kiedy yy, spotykam się z takimi ludźmi, z takimi właśnie, z bezbożnikami. Z zuchwalcami. Ja nie używam żadnej, żadnego oręża, żadnej broni oprócz Słowa Bożego, oprócz Bożej Sprawiedliwości, oprócz tego wszystkiego, w co mnie Bóg wyposażył. I wy macie to samo. Jezus miał to samo. On przetarł ten szlak dla nas i mówi: Chodź za mną. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda, rzemieniem jego lędźwi. Czyli to, co wiecie, co rycerze kiedyś zaprawieni w boju, żeby, żeby wystartować. Zobaczcie dzisiaj siłacze, co robią. Przepasują biodra takim pasem, ściskają takim gorsetem, to wszystko. To wszystko skórzane, rzemienie, skórzane. Dlaczego? Bo on musi być mocny, silny. To jest ta siła, to jest ta moc, którą otrzymujemy. Sprawiedliwość będzie pasem bioder. Widzicie, czym my się mamy chlubić? I jakiego oręża używać? Sprawiedliwość. A prawda rzemieniem jego lędźwi. Prawda, sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Zgodność z prawem. Powtarzam to na każdym filmie, w każdym filmie. Prawo, prawość, sprawiedliwość. No i tam są te obrazy z nowej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tymi przygotowanymi do życia w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości. Bóg nas przygotowuje do życia w tej rzeczywistości w wieczności i już ją macie. Pomimo, że jeszcze tu żyjemy na tym świecie, na tym padole grzechu i łez, już mamy to zagwarantowane. Możesz w każdej chwili powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi wieczność. Mam życie wieczne. W Jezusie Chrystusie mam wszystko. W Jego krwi mam wszystko. Panie, dlatego chcę żyć sprawiedliwym życiem, dlatego pragnę czynić wolę Twoją, Boże. No bo jest chrześcijaństwo dzisiaj, które nie pragnie czynić woli Bożej. Nie, nie, nie. Oni pragną tylko mieć tą rzeczywistość, gdzie krowa z niedźwiedziem będzie, lew będzie trawę, żar. Oni chcą to mieć, ale sprawiedliwości nie. Ich to nie interesuje. I teraz zobaczcie. Dziewiąty wiersz. Nie będą krzywdzić, ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Bóg przygotowuje ten czas, kiedy zostaniemy napełnieni duchem. Proroctwo z Księgi Joela które się wypełniło w Dniu Pięćdziesiątnicy, wypełni się w, większy, w jeszcze większej mierze na, u samego kresu historii świata, gdzie będziemy, będzie apel do ludzi wyjdźcie le, z niego, ludu mój, wyjdźcie z Babilonu, opuśćcie Babilon. Zostawcie to wszystko. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Nadeszła godzina sądu Jego. Upadł, upadł wielki Babilon. Ten krzyk będzie się rozchodził po całej Ziemi. I tu pisze właśnie, Ziemia będzie pełna poznania Pana. Wszyscy będą wiedzieli, że Boży Zakon jest święty, że Jezus umarł dlatego, że my w grzechach trwaliśmy i tonęliśmy w grzechach. Ale Bóg chce nas przywrócić do świętości. Możecie wysłuchać. Y, pastora Prybego. Na Facebooku dałem link y, do kazania o tym właśnie. O co tu się będzie toczył Wielki Bój? Doskonałe kazanie. Piękne obrazy użyte tam. Oczywiście, ludzie uprzedzeni do adwentystów, do adwentyzmu, do Biblii, bo to jest Biblia. No to, to nie jest dla Was. Nie słuchajcie tego, to nawet nie słuchajcie moich filmów, bo nic nie zrozumiecie. Natomiast ci, którzy macie umiłowanie prawdy, szukajcie, dostaniecie zrozumienie. Bóg wam da zrozumienie tego wszystkiego. I będziecie należeli do tej grupy, która będzie głosiła to i cała Ziemia będzie pozna pełna poznania Pana. I stanie się, dziesiąty wiersz, i stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jak, jako sztandar ludów. Narody będą szukać korzenia Isajego. Co to jest? Narody będą szukać Chrystusa. No jak przecież dzisiaj wszyscy Jezusa znają? Nie. Fałszywego Jezusa znają. To nie ten Jezus. To nie ten Jezus. Ten Jezus, o którym Biblia mówi i który jest przedstawiony na katach Słowa Bożego, nie znają go narody, ale poznają. I to będzie ten czas, w owym dniu. Będzie tak, że będą szukać korzenia Isaego. Będą szukać i znajdą. Wielu ludzi znajdzie. A miejsce jego pobytu będzie sławne. Jedenasty wiersz. I stanie się w owym dniu, czyli tu jest cały czas mowa o tym szczególnym dniu, o tym czasie szczególnym, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, które, yy, która pozostanie z tych z Asylii, z Egiptu, z Patros, to są wymienione te wszystkie kraje, wiecie co? Kto to jest resztka jego ludu? To są ci ludzie, którzy są we wszystkich narodach. Tu nie chodzi o Żydów, tych obrzezanych, czy tych z jarmułką, czy tych z pejsami. Nie. Tu jest mowa o chwalcach Boga, chwalcach Bożych, o, o, te, o tej reszce Izraela. Oczywiście, jeżeli wywodzi się on z, z jakiegoś pokolenia Efraima czy jakiegoś tam, i on zna swój rodowód i nawróci się, tak, to on jest podwójnie wygrany, bo on, on ma. Wszystko to w małym palcu, bo on to zna na pamięć. Jak się nawróci, jak zobaczy korzenie jego, zobaczy, kto to jest Jezus, kim był, kto to jest Jezus dzisiaj, jest arcykapładem świątyni niebiańskiej, wstawia się za nami. To oni, ach, zlecą się błyskawicznie. I tu Bóg będzie wyszukiwał z całego świata, ze wszystkich narodów, będzie wyłuskiwał swój lud, ze wszystkich denominacji, ze wszystkich wyznań, dokąd pod swoje skrzydła. Jak kokosz spiskłęta pod swoje skrzydła. I wywiesi sztandar, narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z, judu, z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wywiesi sztandar, pod jakim sztandarem się zgromadzą? Wyznania jakiegoś, kościoła siedmiotystów dnia piątego, na przykład, czy jakiegoś tam innego? Nie. Pod sztandarem Jezusa Chrystusa. To będą Adwentyści, bo oni czekają na przyjście Chrystusa. To będą Dnia siódmego, dlatego że zachowują Szabat. Ale czy to będą ci Adwentyści Dnia 7 z tego kościoła? Tam będzie resztka. Z tego kościoła też będą, tak? Będzie resztka. Oczywiście w tych wszystkich biblijnych zasadach, które są biblijnymi zasadami. 13 wiersz. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. A wow, Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima, wreszcie te właśnie ustaną albo ty mówisz to, albo ty mówisz to a twoje y, 28 zasad to mur dla mnie nie do przebycia, a twoje 13 zasad to czym są i kłócą się dzisiaj a tu nie będzie kłótni bo pisze, że już nie będzie zazdrościł jeden drugiemu jeden nie będzie gnębił drugiego i polecą na zachód, na zbocza filistyńskie. Razem będą łupić synów wschodu na Edom i Maab, wyciągną swoją rękę. Co to znaczy, będą łupić synów wschodu? Będą mordować ich? Kalachy? Tak? Broń gdzieś zdobędą? Będą ich łupić? Nie, nie. To, co im zostało zagrabione, wiecie, co oni sami oddadzą. Tak jak wychodził naród izraelski z Egiptu i złupili Egipt, jest napisane. Czy lud Boży może łupić Egipt? Czy lud Boży może łupić kogokolwiek? Użyty jest ten język, ale to Bóg nie łupi, bo to Bóg mówi nie kradnij. Nie, nie porywaj niczego cudzego, nic nie zabieraj. Przecież to Bóg jest dawcą takiego prawa, prawa łagodności. Oni sami będą oddawali, tak jak Egipcjanie oddawali, i weźcie, weźcie, idźcie, idźcie tylko stąd, mój pierworodny przez was zmarł. Idźcie stąd, precz. I zupili Egipt. I tutaj złupicie, złupicie synów wschodu, Edom, Map wyciągną swoją rękę, a amonici będą ich poddanymi. O, ale będzie ciekawie, ale będzie ciekawie. I osuszy pan zatokę Morza Egipskiego. Co to są wody? To są ludy, narody, języki, czyli ci wszyscy, którzy, co to jest Morze Egipskie, Egipt, ateizm. Ci ludzie, którzy, którzy byli tak ateistyczni, tak niewierzący, nie będzie tam takich ludzi już. Tu pisze, i osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swego tchnienia, swo, swojego tchnienia. I wywinie swoją rękę nad rzeką Eufrat. Co to znaczy? Ludy, narody, języki, te rzeki, które zasilały Egipt, to, jest, to są ludzie, którzy napędzają ateizm. Te rzeki, które y, y, są y, wyrazem, tutaj, y, jak on to mówi, Eufratu. Eufrat, co to jest? To jest rzeka, która płynie przez Babilon. Czyli to są ludzie, którzy napełnia, napędzają Babilon. Ten system społeczno-polityczno-religijny babiloński, on jest, kto go napędza dzisiaj? Ludzie! Ludzie, którzy sprzedają się za kasę. Sprzedają się za bezpieczeństwo, sprzedają się za kłamstwo, fałszują wybory. Nie będzie już tych ludzi. Dlaczego? Plagi będą spadały, takie że nie będzie już ateistów. Ludzie zobaczą, co sobie zrobili. Bóg, którego sobie wybrali, dobierze im się do skóry. I co tu pisze dalej? Y Wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni. Takie wiecie co, pójdzie siedem jakichś tam strumyczków. Także w sandałach będzie się je przechodzić. Wielka rzeka nagle się rozdzieli na kawałeczki, której nie można było pr przepłynąć, bo ba bardzo wartka i, i porywała. Kto wlazł do, do tego nurtu Eufratu, to był porwany. Babilon porywał. A tutaj będzie w sandałach można przechodzić i będzie droga bita dla resztki jego ludu bez problemu będzie się przechodziło przez to babilon nie będzie żadnym problemem żeby go opuścić i żeby przyłączyć się do pnia isajego do ludu który będzie zebrany na sam koniec co za piękny rozdział jejku nie wiedziałem że takie coś tutaj jest i będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asylii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Nie wiem, co to jest. Tak na gorąco no, czekajcie. Yy, 11 Zajasza. sięgnę do innego przekładu. 11 16. Tak powstanie droga dla resztki jego ludu który pozostanie z Asyrii dla resztki jego ludu, który pozostanie z Asyrii, jak powstała dla Izraela w tym dniu, kiedy wychodził, wychodził z ziemi Egiptu. Poz, pozostanie dla tych z Asyrii, jak powstała dla Izraela w tym dniu, kiedy wychodził z ziemi Egiptu. Wiecie co, jak wychodzili z ziemi Egiptu? Nie mieli problemu z tym, żeby wyjść. Szli aż do morza. Do Morza Czerwonego doszli. Szeroka droga, bez problemu przeszli. A potem morze się rozstąpiło. I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, czyli ta resztka. Ci, ci, ci nawróceni, ci zbawieni. Powiedzą, Boże, ty na mnie się gniewałeś, Boże, bo ja taki głupi byłem, ja cię odrzucałem, ja myślałem, że ty jesteś złym Bogiem, okrutnym, a ty jesteś taki kochany. Lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg, zbawieniem moim. Ci ludzie wszyscy będą wołali, Boże, jesteś moim zbawieniem, Boże, jak jesteś niesamowity. Zaufał i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Czego mam się bać? Co mi może uczynić człowiek? Dzisiaj ludzie boją się. Wiecie, co ciszy przed burzą, bo to nie wiadomo, co to gruchnie na świat. Ale jeżeli należysz do tej resztki, nie musisz się niczego obawiać. Będą się działy nieprawdopodobne rzeczy. Psalm 91 zawsze powtarzam: czytajcie, nauczcie się go na pamięć, bo wam się przyda, bo jak tysiąc po twojej prawicy zginie, to szybko przypomnij sobie, że jeszcze dziesięć tysięcy po twojej lewicy, ale ciebie to nie dotknie. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Co to są zdroje zbawienia? Zdroje to, to jest źródło wody kryształowej. Zdroje zbawienia. Jeśli macie pewność zbawienia w Chrystusie, jeżeli ta pewność zbawienia jest osadzona na słowie Bożym, nie na baśniach zmyślonych i banialukach tych, tych wszystkich fałszywych, kłamliwych pastorków czy jakichś tam nauczycieli, bo jest ich bez liku, naprawdę. Biblia mówi o tym, że tacy są. Ci wszyscy te psy szczekające, które powinny szczekać, a nie szczekają, powinny przekonywać, nie przekonują, tylko sami się wypasają. Miejcie baczenie, miejcie oczy otwarte. To Biblia o nich tak mówi nie ja. Ja nikogo nie obrażam. Jeżeli do kogoś pretensje, to do Boga, że prześwietla serca na wielot. Będziecie mówić w owym dniu, Czwarty Wiersz. Dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia. Opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej Ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraelski. Boże, jaki jesteś niesamowicie potężny. I teraz na sam koniec przypomniałem sobie, że się nie pomodliłem, ale na sam koniec przypomniałem sobie, że Bóg jest Bogiem miłości. I on nie ma do mnie pretensji o to, że się nie pomodliłem, ale przypomniał mi o tym, że się nie pomodlił, nie pomodliłem, i teraz mu podziękuję. I podziękuję mu w nasób, dlatego że po przestudiowaniu tego jedenastego rozdziału i tego kawałka z 65 rozdziału Izajasza i 12 rozdziału Izajasza. Mogę Ci tylko panie powiedzieć, że taki jestem Ci wdzięczny, Boże święty. Jestem Ci tak wdzięczny, że dajesz nam swoje słowo, że dałeś to prostaczkom, że my nie musimy być kimś. My po prostu mamy Ciebie, a Ty jesteś tak bliskim Bogiem w ustach naszych. Wystarczy, że wypowiemy słowo, a Ty już jesteś panie. Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, za zrozumienie Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, że dajesz, wlewasz radość w moje serce. Wiem, że wlewasz radość w serce wielu ludzi, którzy słuchają tego. Wiem, że diabeł wlewa złość w serca wielu z tych, którzy słuchają tych słów, ale Ciebie proszę, Ojcze, żebyś odpuścił im, bo nie wiedzą co czynią, żebyś dał im poznanie, żeby poznali Ciebie ku Twojej chwale, a swojemu pożytkowi i ratunkowi. Ojcze, proszę Cię. O tych wszystkich złych ludzi, o tych wszystkich ludzi, którzy walczą, którzy życzą mi tego, co najgorsze. Proszę Cię, żebyś Ty uczynił im to, to co najlepsze. Jeszcze chcę Cię prosić o... E, o prośbę, którą Mi Bandia złożyła na messengerze o wnusie swoją. Jejku, czołownuczka, już nie pamiętam, mam sklerozę. Ale Boże, Ty wiesz o kogo chodzi. Chcę Cię prosić też o Ewę, która jest znękana. O Jejku, tak dużo jest tych wszystkich ludzi, których położyłeś mi na sercu, panie. Proszę Cię o nich wszystkich. I dziękuję Ci za ten przywilej, że możemy modlić się do Ciebie, dziękować Ci, prosić Ci o wielkie rzeczy. Proszę Cię, żebyś wysłuchał. Modlić w tych ludzi, którzy po tym spotkaniu będą się modlili do Ciebie i będą sięgali po wielkie rzeczy. Nie po małe, tylko po wielkie. Daj im się poznać, Boże, daj im się rozpoznać i prowadź ich do Twojego królestwa, do wieczności, która jest już tak blisko. Ojcze, dziękuję Ci, że to jest już tak blisko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. <laughs> dziękuję Bogu, że. Wystarczyło mi głosu, bo coś czuję, że, że gdzieś mi ginie głos. Dziękuję. Bóg jest wielki. Idźcie za nim. Idźcie za nim i rozłączamy się. Znowu godzina 7. Chciałem, chciałem robić krótsze te, te filmy, ale widzę, że no nie da się. Po prostu się nie da. Okej. Okay. Zostańcie z Bogiem.